Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci o trzech kluczowych umiejętnościach, które pozwolą Ci z łatwością poznawać kobiety, uwodzić je, ale też radzić sobie w relacjach z dziewczynami. Co to są za umiejętności i czego się właśnie możesz dowiedzieć z tego filmu? Pierwsza umiejętność umiejętność opanowania własnych emocji. Jeśli Ty nie potrafisz opanować własnych emocji, spotykasz się z dziewczyną, i oczywiście ona Ci tam mówi, że ma jakiegoś kolegę, Ty się denerwujesz, krzyczysz na nią, tak? Potem jeszcze pokazujesz, że jesteś zazdrosny, sprawdzasz jej telefon. To samo robisz w związku, tak? Tak samo nie potrafisz opanować swoich emocji, jeśli chodzi o zbliżenie, jeśli chodzi o kontakty łóżkowe i chcesz to zrobić od razu, za szybko, tak? Pomimo tego, że dziewczyna jest związkowa, potrzebuje więcej czasu, to wtedy poprzez swoje emocje możesz stracić dziewczynę i jej zainteresowanie. Efekty są potem tego typu, że dziewczyna przestaje inwestować, ty się dziwisz, co się dzieje, czemu ona do mnie nie pisze, czemu w ogóle się nie odezwała. A ty zaczynasz kierować się emocjami, i Twoje wybory są czysto emocjonalne, i to też może powodować, że robisz całą masę błędów przy dziewczynach. Nawet zauważ, że dziewczyna ci zostawia. Ty zamiast na spokojnie poczekać parę dni, sprawdzić, czy ona jest responsywna, czy napisze to od razu nerwy, dzwonisz, przepraszasz i popełniasz wszystkie możliwe błędy, jakie tylko możesz popełnić. No, emocje to jest najgorszy doradca. Jeśli kierujesz się emocjami, to będziesz masę błędów popełniał. I kobiety też będą to widzieć po Tobie, nie będą reagować tak, jakbyś tego chciał i oczywiście nie będzie tutaj żadnych efektów, także staraj się na chłodno zawsze kalkulować, analizować relacje z dziewczyną, nie pod wpływem emocji, nie. nie rób tego typu rzeczy, że ona nie chciała się z Tobą pocałować, to się denerwujesz, irytujesz, że Tobie to zmniejsza poczucie własnej pewności siebie. Czy poczucie własnej wartości, i to już jest niedobrze, i tak dalej. Podejdź do tego na chłodno. Ty masz mieć swoje własne przekonania na swój temat, i kobieta nie powinna cię wybijać z twojego naturalnego stanu. Poczucia pewności jakimiś tam fochami, czy tym, że spotyka się z innym facetem. To jest bardzo istotne, bo kiedy ulegasz własnym emocjom, tak naprawdę zaczynasz popełniać błędy i niemożliwe staje się wyprostowanie potem tej relacji w taki sposób, jakbyś tego oczekiwał. Druga umiejętność, która jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o relacje, to jest tak naprawdę empatia. Empatia, czyli umiejętność wczucia się w kobietę. Czego ona potrzebuje? I Co to jest za dziewczyna? Tak? Tego też się nabywa przez doświadczenie, oczywiście, podejścia do dziewczyn, jakieś tam sukcesy, ale też możesz mieć tutaj taką umiejętność przykładowo wrodzoną, tak? bo jesteś dosyć empatyczny, obserwujesz ludzi, widzisz kiedy ktoś się denerwuje, kiedy nie. I to samo tyczy się właśnie dziewczyn. Staraj się obserwować dziewczynę. Co to jest za dziewczyna? Filtruj to, co ona ci mówi. Jeśli mówisz często imprezuje, no to co tam robi na imprezach. Nie chcę wspominać co, ale może mieć podejście takie przygodowe do facetów i też to wszystko będzie widzieć, tak? Będziesz widział po tym, co ona mówi, w jaki sposób się wyraża i co opowiada o własnym życiu. Kolejna sprawa, czytaj jej gesty, ruchy, tak? Być może nieraz jest tak, że odprowadzasz dziewczynę, a ona ci spojrzy na usta i to już jest sygnał, żeby się pocałował, tak? A w ogóle nie reagowałeś, nigdy tego nie robiłeś i, i bałeś się nawet to zrobić. Bo nie zwracałeś uwagi na tak istotne sygnały, jak kontakt wzrokowy dziewczyny, czy to, kiedy ona spojrzy na twoje usta. Także pamiętaj o tym, że kobiety ci mnóstwo sygnałów będą dawać. Jeśli nie masz w sobie wypracowanej tej, tego podejścia, żeby ją czytać w odpowiedni sposób, to też nie będziesz wiedział, co dawać dziewczynie w odpowiedniej kolejności, żeby były te efekty. Inne potrzeby będzie miała dziewczyna, która jest emocjonalna, która szuka związku, inne potrzeby dziewczyna, która jest przygodowa, imprezowa, Także tutaj, pewne cechy, facetów, którzy będą dla nich atrakcyjni, dla jednej i dla drugiej dziewczyny, mogą się powielać. Natomiast często kobieta, każda i tak ma swój typ faceta, trochę inny. Dlatego, ty potrzebujesz tej empatii, żeby to wyczytać, odczytać i żeby odegrać przed nią tą fantazję, że jesteś idealnym facetem, właśnie dla niej. To jest niezbędne. Bo, żeby kobieta tak naprawdę się zakochała, ona też musi często poczuć, że wy się idealnie potraficie zrozumieć że macie podobny tok rozumowania. No wiele składników na to wpływa. Kiedyś taki film nagrałem, jak powodować, że dziewczyny się zakochiwały i tam też podaję parę takich rzeczy, które są istotne. I kolejna cecha, która będzie powodować, że jesteś atrakcyjny dla kobiet. I to nawet jest umiejętność, tak? Bo to powinieneś trenować i ćwiczyć. To jest Twoja gruboskórność, odporność na zakochanie, to, że potrafisz odejść od dziewczyny, Twoja stanowczość. Wielu facetom tego brakuje, no bo zobacz, spotykają się z dziewczyną, dziewczyna zrobi tam jakiś numer, no to rezygnują z relacji, boją się do niej napisać, nie wiedzą jak to zrobić, mają potem problemy w związku. To wszystko poprzez brak spójności, zdecydowania i tego, że wiesz co znaczysz w relacji, tak? Także też warto na tym poćwiczyć, polu, żebyś miał odpowiednie efekty, żebyś ty, jeśli dziewczyna złamała Twoje zasady, to faktycznie wyciągał z tego tutaj konsekwencje, a nie. Powiedział jej, dobra, trudno, znowu do ciebie wracam, tak? Musisz mieć żelazne zasady w relacjach i tego przestrzegać, inaczej też kobiety nie będą cię szanować. No, niestety. Tak samo, jeśli chcesz dziewczynie powiedzieć, jesteś świetna, rozebrałbym Cię teraz, to możesz i to powiedzieć. Jeśli Ciebie to cieszy, jeśli tobie daje to emocje, to jest OK. Nie każda dziewczyna też to musi zaakceptować od razu i tego powinieneś być świadomy, natomiast warto w sobie budować tą pewność siebie, że Ty robisz takie rzeczy dla siebie, nie dla dziewczyny, i wtedy paradoksalnie zaczyna to działać, tak, że Ty. Pokazujesz tą pewność siebie właśnie dla własnej osoby, żeby się z tego cieszyć, żeby mieć fajne pozytywne emocje z tym związane, że ty to zrobiłeś po prostu. Nieraz mi faceci mówią po szkoleniach krzysiek, miałem pięć pierwszych teraz podejść, słabo mi to wyszło, ale ja i tak się cieszę, bo ja sobie sam udowadniam, że mogę, że ja jestem już po prostu gość, bo poznaję dziewczyny, bo w ogóle do nich startuję, a tego nikt wcześniej nie robił i faceci się generalnie boją zagadywać do dziewczyn, także to jest też to, na czym powinieneś się skupić, żeby niekoniecznie zwracać uwagę na początku, czy wychodzi, tylko cieszyć się z tego procesu poznawania Dziewczyn i z tego, że w ogóle to robisz, że to już jest jakiś progres, i to samo w sobie sprawi, że ty będziesz lubił to, co robisz, i to się przełoży na jeszcze większe efekty, bo będziesz robił to dla siebie, będziesz pewny siebie dla siebie, nie dla dziewczyny, nie w takim sensie, że będziesz się poświęcał dla niej, zmieniał swoje zachowanie, żarty, sposób bycia, bo ona cię krytykuje. Tylko będziesz to robił dla siebie. Niestety, ale większość kobiet toksycznych uwielbia, kiedy facet się dla niej zmienia, kiedy ona go krytykuje, a Ty się robisz smutny, zmieniasz poczucie humoru znajomych, ale to jest to, co Cię wyniszcza. Pamiętaj o tym i zapamiętaj, bo te trzy rzeczy zmienią Twoje życie i podejście do kobiet i Twoje relacje też będą dużo bardziej szczęśliwe. Do tego czwartku mam dla Ciebie promocję, mój najnowszy kurs Emocjonalna Rozmowa z tego roku, 60% taniej, wejdź tutaj, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Pobierz materiał, masa wartościowej wiedzy, jak rozmawiać z dziewczyną, co jej mówić, jak się zachować, żeby były efekty, żeby były emocje, jakich słów używać, jak prowadzić rozmowę na randce, żeby ona po prostu nie mogła oderwać od ciebie wzroku. tak? Co takiego robić, jeśli chcesz odzyskać dziewczynę, rozkochać koleżankę, jak tworzyć te emocje w rozmowie. To jest bardzo duży problem i w ogóle sobie z tym nie radzicie. Także polecam ci ten materiał, jeśli chcesz zmienić swoje życie. Do czwartku masz gotowanie i potem kasuję stronę. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.